Dzień dobry, moje kochane skarby w kolejnym filmie. Dzisiaj taki a la car vlog z samochodu, ale dzisiaj nie będzie pogadanki. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym świetnym produktem. Zastanawiałem się, czy nie za szybko będę nagrywał filmik odnośnie tego produktu, ale nie. Wytestowałem ten kosmetyk maksymalnie i dzisiaj mogę Wam wyrazić moje zdanie na jego temat. Przetestowałem całe opakowanie, nowe mam w ręku i jest to fantastyczne serum do twarzy z witaminką A, które kosztuje w Rossmanie 7 zł. Jest to tak zwana 7-dniowa intensywna kuracja upiększająca, która zadziała prewencyjnie przeciwzmarszczkowo z całą pewnością, intensywnie nawilży skórę. Jeżeli, przepraszam za przejęzyczenie się, macie problemy z barierą lipidową w wyniku na przykład intensywnie wysuszających kuracji dermatologicznych, bądź jesteście na przykład w trakcie laseroterapii, dermapena, mezoterapii igłowych, bądź mikroigłowych, stosujecie kwasy, stosujecie retinol, jak najbardziej z całą pewnością ten preparat będzie idealny. Cudo, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy, jest to Isana. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. Jest to w cudzysłowie preparat z retinolem. Ale ten preparat nie zawiera w swoim składzie retinolu, a zawiera palmitynian retinylu, czyli najsłabszą, ale bardzo stabilną formę witaminy A. I działanie tej formy witaminy A nie jest takie samo jak w przypadku retinolu. Palmitynian retinylu wykazuje zupełnie odwrotne działanie od retinolu, ponieważ retinol wywołuje reakcję poretinoidalną, czyli nasza skóra jest podrażniona, zaczerwieniona, złuszcza się, przebudowuje się i się intensywnie regeneruje i warstwa rogowa naskórka ulega pogrubieniu. Palmitynian retinylu za to odbudowuje płaszcz lipidowy, działa delikatniej, działa prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, rewitalizuje skórę i łagodzi podrażnienia. Są to ampułeczki, takie rybeczki, kapsułeczki, jest ich dokładnie 7 i te produkty według założenia producenta powinny być stosowane w nocnej pielęgnacji. A ja się tutaj akurat z tym nie zgodzę. Palmitynian retinylu, najsłabszą formę witaminy A, jak najbardziej możecie stosować w dziennej pielęgnacji skóry, ponieważ ona nie wywołuje reakcji fotouczulenia, nie wywoła przebarwień i nie ingeruje aż do skóry właściwej. Ponieważ retinol, czysty retinol bądź retinaldehyd, one penetrują bezpośrednio do skóry właściwej. Ponieważ tak naprawdę w skórze właściwej zachodzą wszystkie globalne procesy przebudowy, regeneracji skóry, odnowy komórkowej i witamina A w tej formie, jaką jest retinol, palmitynian retinylu, przepraszam za przejęzyczenie się, ale ten filmik jest dość naturalny, nie penetruje do skóry właściwej i nie wywołuje takich intensywnych reakcji, jak wywołuje retinol, retinal bądź retinaldehyd. I teraz odniosę się, dla kogo ten preparat będzie idealny. Dla każdego typu skóry. Dla skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej, naczynkowej, wrażliwej, odwodnionej, jak najbardziej ten preparat będzie odpowiedni. Konsystencja tego kosmetyku jest oleista, ale nie jest to bardzo tłusta, treściwa forma preparatu. I ten preparat, mimo swojej oleistej konsystencji, aplikujecie przed kremem. I po jego aplikacji odczekajcie z kremem do twarzy tak 2-3 minutki, dajcie się na spokojnie temu preparatorowi w skórę twarzy wchłonąć i możecie go stosować jak najbardziej w przypadku skóry na przykład bardzo suchej, odwodnionej i na przykład jeżeli stosujecie makijaż i lubicie po prostu tak zwaną, powiedzmy sobie szczerze, tłustszą, bogatszą bazę pod makijaż, czyli bogatszą, intensywną pielęgnację, to ten preparat będzie idealną taką bogatszą bazą pod makijaż, która zapewni Wam intensywne nawilżenie, wygładzenie skóry, wręcz jej zblurowanie na cały dzień. Ten preparat z całą pewnością w dziennej pielęgnacji będzie utrzymywał cały dzień nawilżenie Waszej skóry. Nie dopuści do transpidermalnej utraty wody naskórka, czyli w skrócie Tevla, i nie odwodni skóry, ani nie dopuści do złuszczania się naskórka, jeżeli w wyniku przesuszenia Waszej skóry skóra się złuszcza. Ten preparat na to nie pozwoli.
A jeżeli nie lubicie na przykład w dziennej pielęgnacji bardzo bogatych formuł kosmetycznych, no to jak najbardziej do nocnej pielęgnacji. Przejdziemy sobie teraz do analizy dokładnie składu tego produktu. I w składzie tego produktu mamy tak, oczywiście, olej jojoba, mamy caprylate, coco caprylate. Jest to substancja regulująca formę oleistą kosmetyku, aby tutaj nie doszło do jełczenia olei, żeby ta substancja cały czas, te wszystkie substancje, które są tutaj zawarte w tym preparacie, były cały czas stabilne. Później mamy olej ze słodkich migdałów, mamy olejek różany w składzie, mamy skwalan. Skwalan jest identyczny budową do naszego sebum, czyli jest biozgodny z całą pewnością z naszą skórą i intensywnie również skwalan reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych, ponieważ on ma niemalże identyczną budowę do naszego sebum i jest po prostu intensywnym regeneratorem i nawilżaczem skóry. I później mamy właśnie retinyl palmitate, czyli mamy tutaj oczywiście palmitynian retinylu, najsłabszą formę witaminki A. Mamy dwie odmiany witaminki E. Mamy tocopherol i tocopheryl acetate. I mamy tutaj potężną dawkę antyoksydacyjną. Tutaj będzie zapobieganie szkodliwemu działaniu wolnych rodników. Będą intensywne właściwości nawilżające skórę, moje kochane skarby. I przede wszystkim ja z całą pewnością tutaj jak siedzę, rekomenduję, że ten produkt nie doprowadzi waszej skóry do zapchania. Jeżeli wasza skóra jest tłusta i oczywiście skóra tłusta, trądzikowa, problematyczna, no jest poddawana intensywnym kuracjom regulującym, czyli kwasy, retinol i wiele innych intensywnych zabiegów, bądź leczenie na przykład klindamycyną, erytromycyną, na przykład dermatologiczne leczenie, na przykład normaklinem, aknemycinem plus, tak, normakni, wiele, wiele preparatów dermatologicznych, no niestety ma skutki uboczne, jakie są oczywiście wysuszenie skóry. To ten preparat w przypadku skóry tłustej, problematycznej i trądzikowej odbuduje barierę lipidową, zmniejszy negatywne skutki kuracji dermatologicznych, intensywnie waszą skórę zregeneruje i w tym czasie również wspomoże waszą terapię dermatologiczną. I tutaj pragnę się odnieść do bardzo ważnej kwestii. Jeżeli chodzi o kurację retinolem, i teraz włączacie do pielęgnacji preparat z najsłabszą formą witaminy A, czyli na przykład z palmitynianem retinylu. To nie wchodzi w jakąkolwiek interakcję. Na przykład włączenie palmitynianu retinylu w trakcie kuracji retinolem nie zwiększa procesu poretinoidalnego, czyli retinizacji, czyli nie zwiększa poziomu podrażnienia i złuszczania skóry, które wytwarza retinol, a wręcz przeciwnie, palmitynian retinylu będzie łagodził skutki poretinoidalne i będzie waszą intensywnie skórę regenerować. I ten preparat jest świetny pod kątem łagodzenia, prewencji przeciwzmarszczkowej, intensywnej regeneracji, nawilżenia skóry, a przede wszystkim dzięki zawartości skwalanu, no również będzie dochodziło do intensywnej odbudowy płaszcza lipidowego. Kosmetyk warty wypróbowania, warty zainteresowania i warty swojej ceny. On kosztuje 7 zł w Rossmanie, także jak najbardziej wam ze szczerego serducha rekomenduję go wypróbować. I palmitynian retinylu nie doprowadza do retinizacji, nie jest wrażliwy na promieniowanie słoneczne, także jak najbardziej nie musicie się bać, że stosując produkt np. z palmitynianem retinylu nabawicie się przebarwień bądź podrażnienia skóry w wyniku promieniowania słonecznego. Zdecydowanie się nie nabawicie, ponieważ jest to stabilna i bezpieczna, a zarazem najsłabsza forma witaminy A, nie wersja alkoholowa, jaką jest retinol. Retinol to jest zupełnie inna bajka, palmitynian retinylu też jest zupełnie inna bajka. Przybliżę wam ten preparat, żebyście zobaczyli sobie dobrze opakowanie i też w Rossmanach jest on na samym dole. Także rekomenduję wam jak najbardziej do każdego typu skóry ten kosmetyk. Kosmetyk jest warty wypróbowania. Także na dzisiaj, moje skarbeczki, to tyle. Postanowiłem wam nagrać po przetestowaniu całego opakowania tego produktu ten film. Jak najbardziej ze szczerego serduszka wam go rekomenduję. Także do następnego filmu i jeszcze tutaj wam powiem, że niedługo na kanale pojawi się bardzo mocny, merytoryczny filmik o retinolu, o zasadach jego stosowania i z moimi polecajkami kosmetycznymi. Także trzymajcie się ciepło, do następnego filmiku, buziaczki, hej!